Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na naszym paladynie. Pytaliście ostatnio, dlaczego nie ma paladyna, kiedy będzie z niego odcinek, więc oto jest. Wzmocniliśmy się bardzo na evencie twierdzy. Jak widzicie, no już same tutaj duże pomarańczowe gemy, gdzie na ostatnim odcinku z paladyna, o ile dobrze pamiętam, no to tych gemów mieliśmy chyba ze 2 albo 3, a reszta to były czarne, jakoś tak to było. W każdym razie, no teraz jak widzicie, już mamy wszystkie duże, są to gemy bodajże z kopalni 53. Czekamy tutaj na 29 milionów drewna. W ogóle przed chwilą nagrywałem odcinek z łowcy, bo nagrywam jakby dwa z rzędu, żeby wam wrzucić dwa dni, i na łowcy mi dokładnie tyle samo drewna brakowało, co na paladynie do kolejnej kopalni. Bardzo ciekawe swoją drogą, no ale mniejsza z tym. Kto nie widział odcinka z łowcy, to zapraszam, wleciał najprawdopodobniej dla was wczoraj. Więc tak, no kopalnia 53, skarbiec już tu mamy 45, także no jakoś to wygląda. Mógłbym tu co prawda co innego budować, ale w tym momencie chyba jednak tą kopalnię po prostu poczekam, aż zbiorę tego drewna i tą kopalnię sobie polecimy dalej. Kopalnia złota 38 poziom, tak samo tutaj odkładamy duszę, żeby polecić na kolejny poziom, no i tak to po prostu wygląda. Dobra, lecimy sobie dalej. Co tutaj muszę w ogóle zrobić? Aha, na wstępie, zanim jeszcze przejdziemy do odcinka, pamiętajcie o kciuku w górę. Jeżeli tego kciuka w górę w tym momencie zostawicie, no to na 100% w tym odcinku wbijemy 450 level, bo zresztą jak sami widzicie, no do tego 450 levela nam brakuje bardzo, bardzo malutko. No i dzisiaj będziemy chcieli go wbić, no i będzie to już powiedzmy taki półmetek late game'u, nazwijmy to, bo wiadomo, między tym 400 poziomem a 500, no to jednak no ta droga się bardzo duży, no a my już jesteśmy na półmetku, no i potem sobie będziemy lecieć dalej po kolejne levele, aż wbijemy na tym paladynie poziom 500. Także tego kciuka w górę teraz zostawcie, pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem, lecimy po 12 tysięcy, jeżeli ktoś ma subskrypcję, a nie ma dzwoneczka, to też go może kliknąć, dlatego że będziecie wtedy mieć powiadomienia o nowych filmach i nic nie przegapicie. Oprócz tego Discord i Twitch, linki w opisie, w przypiętym komentarzu, zapraszam serdecznie. Okej, czyli co, zaczynamy, tutaj już kółkiem zakręciłem przed chwilą, tutaj muszę jeszcze jedną walkę dokładnie zapędę sobie zrobić, to odebrałem, no i co, no i najlepiej by było jeszcze zrobić misję, oczywiście nie będę was zanudzał na odcinku tymi misjami, więc chyba nie ma co przedłużać, chyba sobie wchodzimy do lochów, tylko zanim do tych lochów wejdziemy, to tak, czy ja tutaj coś mam dla wiedźmy, tu widzę, że nie, tutaj tak samo nie, tu mam jakieś epiki, ale one są do kibelka. To możemy jeszcze zerknąć, czy na pewno mamy wszystkie runy odpowiednie i czy na pewno mamy wszystko zaczarowane, bo jak ja nieraz tutaj coś ulepszam, w sensie coś zmieniam u pachołków głównie, to ja zapominam tego zaczarować albo ulepszyć i sobie mówię, że zawsze przed odcinkiem z lochów to zrobię, no bo i tak wiadomo, no na pachołkach, o widzicie, tutaj nie mamy ulepszonej wcale broni i nie mamy ulepszonych tutaj bucików, więc jakby no wiadomo, na co dzień mi się to nie przydaje, no ale jak klikam lochy, no to już wypadałoby to mieć. Dobra, tutaj paska tak samo nie mam, tu mam wszystko razy dwa, o i czapki nie mam, okej, to sobie zmienimy, a jeżeli chodzi o runy, widzę, że jest wszystko ok. No i tutaj dobra, tutaj tego nie mam u tej, tu razy dwa, tutaj znowu paska nie mam, tutaj to w ogóle chyba jest już bardzo stare, chociaż nie takie stare, ale no już nie należy do najnowszych, jeżeli chodzi o ten wisiorek, no i dobra, i tutaj tak samo runki są wszystkie w porządku. No to co, chyba lecimy, jak tu się w ogóle prezentują nasze pachołki? No Kunegunda ma już wszystkie pomarańczowe gemy, Maguś ma tylko jeden gem, no i tutaj Barbar nie ma żadnego. W teorii powinienem im powymieniać, ale tak szczerze mówiąc to tak, teraz kopać te gemy, no to jest takie w sumie strata surek troszeczkę, wolę poczekać na kolejny event twierdzy, nie wiem kiedy on będzie, może znowu za 2 miesiące i wtedy sobie znowu na jakiejś tam wyższej kopalni pokopię te gemy i znowu sobie będę mógł jakby rozdać, tym razem nie sobie, tylko pachołkom, no i dzięki temu po prostu będziemy tutaj mogli sobie polecieć dalej, nie? Polecieć dalej w tej strefie mroku, no bo na pewno te pomarańczowe gemy pomagają, nie? Głównie właśnie tak jak mówię na tych pachołkach, dzięki czemu będziemy mogli te lochy sobie dalej tutaj kliknąć. Dobra, co my tutaj... Aha, topkę wam jeszcze mogę pokazać, tak z ciekawości. No gildia, no to jesteśmy pierwsi, twierdzę, no to chyba nie ma co patrzeć, pupile, no to tak samo, no to wiadomo, RNG straszne, no i podziemia to tak samo, wiadomo, że to jest ten ranking średni, ale jeżeli chodzi o graczy, no to wygląda w tym momencie tak, widzę, że Guli tutaj tym berserkiem się do nas troszeczkę zbliżył, jeżeli chodzi o cześć, on też tutaj widzę, że sobie pozmieniał te gemiki, on w ogóle ma, kurde, on ma mocniejsze gemy od nas, to nie wiem, którą on ma kopalnię, no my tutaj ubelewamy z tymi
surkami zdecydowanie, bo jednak jeżeli chodzi o te surki, to cały czas tutaj nie mamy, po prostu z nikim nie robię konr i to jest jakby moja bolączka, że ja bazuję tylko tutaj na kółku i tutaj na tym, co wygram z kostek, a ostatnio też za wiele nie wygrywam, no i tutaj wiadomo, że z tym może być problem, no ale tak, to jest Berserk, więc on nam za bardzo nie zagraża. Tutaj mamy jakiegoś Paladyna, który wskoczył w ogóle na top 4, więc też fajnie. No i mamy jeszcze Antoniako. Antoniako wiadomo, top 1 cały czas, no przewaga w czci ogromna. No i tutaj Gemiki ma, z tego co widzę, po, zobaczcie, to jest 1600, powiedzmy 40, tu widzę, ma najmocniejszy gem i to są 1650, to są gemy z kopalni setnej, gdzie Guli ma najprawdopodobniej z jakiejś 65 może plus minus, także no widzicie, wcale te 40 poziomów kopalni nie robi jakiejś horrendalnej różnicy na gemach, dlatego ludzie często polecają kopalnię ulepszać sobie do około poziomu 60 i później ewentualnie lecieć w skarbiec, bo dzięki skarbcowi to my możemy tutaj, wiadomo, nawet te itemki po 2,5 miliona, jak my sobie zbieramy, jak my odkładamy i potem rzucamy do wiedźmy, zawsze to jest gold na statystyki, a jednak mimo wszystko ta kopalnia, tak jak mówię, no nie daje tutaj dużo, więc na przykład tutaj, no wiadomo, już mam ten skarbiec wymaksowany, ale na jakimś tam, powiedzmy, berserku, czy na jakimś tam, nie wiem, kto tam jeszcze, na łowcy, planuję właśnie tą kopalnię podciągnąć do 60 i później sobie polecieć skarbiec, o ile w międzyczasie go nie ulepszę, bo wiadomo, że no później nie będzie to miało sensu, nie, bo te gemy wcale nie będą dawać nam tam jakoś bardzo dużo. Dobra, możemy sobie zrobić z 5 walk na Antoniako, mam nadzieję, że się nie obrazi, jak to w tym momencie się prezentuje, no raczej jeszcze z nim będziemy przegrywać, ale jeżeli chodzi o podstawy, no to mamy już top 1. Z tego co widzę, on ma chyba gorsze podstawy od nas, no można to policzyć, no tu mamy 30 100 w zaokrągleniu, powiedzmy, podstaw, no a on ma tutaj, no powiedzmy, że 10 tysięcy, no 29 tam plus minus, no to nieduża różnica, ale mamy, z tym, że on ma bardzo dużą przewagę levela, nie wiem, on chyba cały czas idzie w expa w ogóle, tak mi się coś wydaje, no ale te statystyki, no my go tu przegoniliśmy, myślę, że dzisiaj też trochę leveli wbijemy, ale z tym expem faktycznie odstaje, wydaje mi się, że idzie w expa, jakby szedł w golda, to na pewno by nie miał takiej przewagi, no ale tutaj wiadomo, no głównie te statystyki się liczą, których, no jak widzicie, no mamy cały czas, jesteśmy do tyłu, no tutaj HP co prawda mamy więcej, o 500, o 600 nawet, no ale tutaj tej siły mamy do tyłu, no ale dobra, jedna walka była, zróbmy sobie jeszcze ze 4. Takie, żeby wam tylko pokazać, jak sytuacja obecnie wygląda. No ja zanim zmienił te gemy, o teraz jedna wygrana na 5 walk, jak zanim w ogóle zmienił te gemy, no to już zaczynaliśmy z nim większość walk wygrywać, no teraz znowu mamy ciężej, ale spokojnie, nie? Ja tutaj, no Paladyn jednak powinien niszczyć tego wojownika w late game'ie, także ja tutaj sobie na spokojnie gram, spokojnie sobie cisnę, no i jakoś to będzie. Dobra, bo się rozgadałem, wchodzimy do lochów i zaczynamy. Strefa światła, wiadomo, już zamknięta. Strefa mroku, Hemoridor, Valar Aukar, którego, co ciekawe, ale chociaż nie będę spoilerował, nie będę wam z innych odcinków spoilerów robił, bo może ktoś jeszcze nie oglądał, ale dokładnie tak myślałem, że on powinien paść dość łatwo. Mamy jakąś broń dla Kunegundy, plus 15, ale ona jest na wszystkie cechy, więc oczywiście nie zakładamy jej. No i od razu tego Raukara sobie obczaimy. Poczekajcie, czy ja mam tu coś zapisanego? Nie, to wszystko było ostatnio, 2 kwietnia z tego co widzę, ostatnio tutaj klikaliśmy lochy, czyli ponad miesiąc temu. Ciekawa sprawa, no ale dobra, niech będzie ten Raukar. Barbar za dużo nie zrobił, to jest w ogóle Paladyn, jakby ktoś się zastanawiał, jego pierwszy cios to jest Fireball. No i okej, tutaj Maguś zrobił dużo, bo 150 milionów walnął kryta. No i Kunegunda, o kurde. Dobra, Kunegunda tu zrobiła całą robotę, my tylko go musimy dobić. To też w ogóle ciekawa walka, zobaczcie, jak my go tutaj smeramy tymi zwykłymi ciosami. 6 milionów, 11. No i na koniec 48 krytyk, fajnie. Grunt, że udało się go pokonać. Dobra, teraz mamy Uruka Urksiego, to jest wojownik. Czy on jest do zrobienia? No kurde, pamiętamy, że jesteśmy Paladynem, nie? To jakby muszę zaznaczać, to muszę cały czas wam przypominać, że jesteśmy Paladynem i on w tych lochach no nie błyszczy jakoś bardzo, ale mimo wszystko no tego Uruka Urksiego, no niby powinniśmy go zrobić, nie? Tak wypadałoby przynajmniej, no ale jak to faktycznie pójdzie, no to zobaczymy. 567 level, tutaj ma 111 tysięcy siły i milion ponad, miliard, przepraszam, ponad HP, także no dużo, ale okej, okay, powiedzmy, że poklikamy, tak po około 150 grzybów na przeciwnika będziemy wydawać, żeby to też jakoś długo nie trwało, no wiadomo, jak on by miał paść, to padnie, jeżeli nie, no to nie, chyba że tam jakaś próba, gdzie znowu Kunegunda by mu zabrała z 800 milionów, no ale na taką próbę to by potrzeba zdecydowanie więcej grzybów, a szkoda tak sztucznie przedłużać odcinek, nie? Nie ma to sensu. No zobaczcie, no większość prób z tym Urukiem Urksim się kończy w okolicach połowy HP, chociaż tam było 2 miliony, kurde, o ile dobrze widziałem, to były 2 miliony HP.
czyli bardzo blisko, no dosłownie jeden hitek od byle kogo, nawet od Barbara. Ojejku, no to dobra, to może go tutaj troszkę poklikamy, może troszeczkę jeszcze więcej się na niego wyda tych grzybów. No zobaczymy, jak to pójdzie, nie? Zobaczymy. No ale dobra, no kurczę, no fajnie by go było pokonać, zwłaszcza, że nam dał taką nadzieję, jak już miałem tutaj praktycznie odpuszczać z nim, ale okej, wiecie co, dobra, poczekajcie, jeszcze te 15 grzybów na niego wydam, pójdziemy sobie dalej i zobaczymy, jak to pójdzie, bo może być tak, że po prostu do niego na koniec odcinka jeszcze wrócimy i wtedy 115 milionów, no jakieś tam, powiedzmy, zalążki są, żeby go pokonać. Okej, szpile trend, czyli mag, no z tym magiem wiadomo, jako paladyn też nie mamy jakoś tam z magami generalnie, nie mamy jakąś tam łatwej drogi, no ale czy my go nie ubijemy już? Wydaje mi się, że powinniśmy go ubić, chociaż pewności nie mam. No zobaczymy. Jak my w ogóle tu stoimy ze statystykami? 18 tysięcy, 12 tysięcy. Aha, czyli my teraz powinniśmy HP lecieć do 15 tysięcy. No mam trochę golda niby. Czy ja chcę tego golda wrzucić? No dobra, może wrzucę, bo skoro klikamy i tak te lochy, no to wiadomo, że tego HP się troszeczkę przyda więcej, żeby tutaj po prostu mieć. Także te 3 miliardy sobie wyrzucimy. Ja tu przeważnie robię tak, że po prostu odkładam, aż będę miał tam, nie wiem, z 9 miliardów i dopiero wtedy wrzucam, bo i tak nie ma sensu tego wydawać na bieżąco, moim zdaniem. No bo tutaj na tym serwerze no już za wiele się nie dzieje, to jakby no ten serwer jest dość stary. Dobra, powiedzmy, że zostawimy z 300 milionów, niech będzie. Aha, nie do tego w ogóle. Śmiesznie by było, jakbym teraz wszedł przypadkiem do tego i by nam się od razu go udało pokonać. Ale okej, no tak się nie stało. No i lecimy dalej. Szpile trend, 24 miliony. No jemu tutaj mało HP będzie zostawać co chwilę. 30 milionów. Będzie miał co chwilę te bliskie próby. No ale chyba... jeszcze nie wygląda, jakbyśmy go mieli pokonać. No to jest mag, więc jakby jeżeli tutaj wszystkie krytyki z naszych pachołków i z naszej strony by miały wystarczyć, to raczej byśmy już to zrobili. No a w tym momencie zobaczcie, że no jednak chyba jeszcze troszeczkę brakuje. No na pewno jak tego HP podbijemy, to ustoimy od niego jeden cios. Zobaczmy, jak to w ogóle wygląda. No tutaj zwykły akurat, on go zwanshotował. Tutaj krytyk. Tutaj zwykły znowu. No i jak my? Nasz też one-shotuje czy nie? Tutaj zwykły, no dokładnie, no nas, o kurde, on nam bije po 384, no to może być ciężko. Okej, czyli jeszcze go nie pokonamy, góra Olimp wiadomo, chociaż, a nie, kurde, ej, zrobimy tą górę Olimp chyba, zobaczcie. Cyk, udało się, 345 level, ile my za niego dostaliśmy expa, za te śpiewające syreny, no wiadomo, że niedużo. Barbar nawet dużo zrobił, zobaczcie, Maguś, no Maguś nie za wiele, ale i tak, Kunegunda też, no ile my tutaj zrobiliśmy, no to jest mag. Wow, to nie spodziewałem się. Myślałem, że jeszcze na tym paladynie troszeczkę nam zejdzie, żeby ich pokonać. A tutaj 450 level, no i pierwszy przeciwnik pokonany. Udało się to zrobić. No i zobaczcie, no już bardzo malutko brakuje do tego 450 levela. Także super, jeszcze dosłownie 51 milionów expa, także git, 153 miliony, czyli połowę tego, co z innych lochów. Dostaliśmy też jakiś pierścionek na zręczność, zobaczmy, jak to tu wygląda. Plus 17, no ale na razie nie będziemy zamieniać. W sumie to możemy go od razu zmienić wygląd i rozmontować, bo i tak nie ma to największego sensu, żeby trzymać. No i dobra, i lecimy dalej. Tutaj mamy teraz cyklopa Polifema. Zobaczmy, jak z tym cyklopem nam tu pójdzie. Wiadomo, że no chyba jednak jeszcze to jest problem. To jest w ogóle góra Olimp, to jest najtrudniejszy loch w tej grze, oczywiście w strefie mroku, że nawet najwyższe levele jeszcze nie mają jej ukończonej. Tam stoją na 9, na 8, 9 plus minus na 10 czasem stoją przeciwniku, więc no jednak tutaj wiadomo, no każdy kolejny przeciwnik to będzie cięższa przeprawa, ale spoko, już zaczęliśmy go, napoczęliśmy, można powiedzieć, że jest git. No a teraz lecimy dalej. Czyli co, może tego Hagrida spróbujemy. Hagrid to jest wojownik. W ogóle jak tak teraz patrzę, to mam strasznie podobne lochy na tym paladynie, co na naszym łowcy demonów, co mnie troszeczkę no smuci, nie? Że jednak widać tutaj, że ten łowca demonów do tych lochów nie jest wcale taki zły. No a ten paladyn, mimo ogromnych statystyk i tego wszystkiego, no te lochy ma, tak jak mówię, no praktycznie identyczne jak tamten łowca. Kto oglądał wczorajszy odcinek, ten na pewno wie. No ale zobaczcie, no tutaj mimo wszystko z tym Hagridem wcale to nie jest takie proste. Dobra, no ale udało się, tam widać było, że próby bliskie, więc wiedziałem, że raczej prędzej czy później padnie. No i mamy 450 level na paladynie. Mamy to, zrobiliśmy to, jestem bardzo zadowolony. Pół metek, jeszcze drugie tyle, drugie 50, no i które oczywiście będzie jeszcze wolniej nam się wbijało niż te pierwsze 50. No i wbijemy sobie 3500 level, także super. Okej, jakieś budki tam dostaliśmy, to nieważne i możemy od razu tą walkę obejrzeć. Zobaczymy, jak tu poszło. O kurde, ej.
Barbar, zobaczcie, że mu bardzo dużo zrobił. Maguś też sporo, Kunegunda też bardzo dużo. No i my go praktycznie tutaj tylko dobiliśmy. Ciekawe, że ci pachołkowie robią tak dużo w tych lochach. Chyba jesteśmy tak do tyłu w tych lochach, że właśnie przez to te pachołki zbijają tutaj bardzo duże ilości HP tym przeciwnikom. No ale dobra, tu 12 milionów, tu go tak dziubiemy, powiedzmy, bardzo malutkie ilości. No ale grunże pokonany, grunże dzięki niemu wbiliśmy sobie level. Zapisałem go, zapisałem. Dobra, czyli co, lecimy dalej. Mamy Psyriusza Borka, to jest mag, dokładnie, tak myślałem. Tak jak mówię, no lochy bardzo podobne co na łowcy, więc ja mniej więcej teraz kojarzę, których przeciwników mamy kolejnych. Ale git, udało się go pokonać. Teraz mamy Snape'a, którego też powinniśmy dość szybko pokonać. No może nie za jednego grzyba jak tamtego, ale zobaczcie, no co chwilę tutaj bliższa próba. Nie chcę, żeby nam się zbugowało, bo jeżeli ktoś nie ogląda wczorajszego odcinka z Łowcy Demonów, niestety błąd z brakiem zapisu lochów nadal występuje. Nadal nieraz potrafi coś przyciąć, że nam po prostu przeskipuje walkę i nie ma jej na poczcie. Także no niestety kolejna aktualizacja, no i nie udało się tego naprawić. Okej, okay, no i sprawdźmy, Psyriusz Bork, Barbar zrobił dużo, Maguś zrobił sporo, no i tutaj Kunegunda, no też sporo, no i my zostało nam, żeby go dobić, także raczej dokładnie, nie powinno być to dużym problemem, tu od razu możemy, aha, poczekaj, a tak, dobrze, to jest na wszystkie cechy, to go od razu weźmiemy tu, a to jest na inteligencję, zobaczmy jak to wygląda, plus 25, No to już w teorii można by go podmienić, zrobimy to, 25 to już jest fajna ilość, tylko musimy tak, najpierw nie zmiana wyglądu, tylko musimy zamienić sobie runki, żeby to zrobić, cyk, no i ulepszymy razy 2 powiedzmy i sobie tutaj odzyskamy klejnot, cyk, dobra, zrobimy to w ten sposób, a to możemy przy okazji rozmontować, czyli tak, tak to wyglądało z tym, no i ze Snape'em wyglądało to bardzo podobnie, bo to jest dwóch bardzo podobnych magów, Snape co prawda ma mniej HP, ale za to ma troszeczkę więcej inteligencji, no ale zobaczcie, no Barbar zrobił sporo, Maguś to widzę, że też jakimś krytykiem nas uraczył, co prawda jednym, ale git. No i tutaj Kunegunda, zobaczmy, też tam jakoś, no Kunegunda chyba akurat za wiele nie zrobiła, no ale my drugi cios potężny, no właśnie to jest to, że jak walniemy bułę tym magom, to nie ma co zbierać, no i udało się pokonać, także no zobaczcie, zaraz będzie 451 level i to dość niewielkim kosztem. Dwójka wybrańców i Ron, także zobaczymy, to jest w ogóle kolejny mag, oni już mają tutaj zdecydowanie więcej HP, inteligencji też mają troszkę więcej, no ale jak widzicie, no też bez większych problemów, kurde, jak my tu jesteśmy w ogóle do tyłu w tych lochach, dawno już nic nie klikaliśmy, no i wygląda to tak, jak wygląda. Okej, zobaczmy. Barbar zrobił znowu dużo. Ten Barbar na tych magów, powiem wam, że jest całkiem okej. Teraz mamy Mariusza. Mariusz dwa potężne krytyki, więc zrobił, co miał zrobić tak naprawdę. Kunegunda tutaj dostała bułę mocną, nawet dwie mocne buły. No i teraz my. Teraz my tutaj dobijemy, no ale to też jakieś pewnie krytyki z kosmosu, powiedzmy 65 milionów, no i teraz jeszcze ostatnie 80, prawie 5. No i udało się pokonać. Znowu jakaś czapka dla maga na 3 staty, zobaczmy. Minus 28, no to oczywiście jej nie bierzemy. I lecimy dalej, to zapisane, zapisane. Możemy zobaczyć, co my teraz mamy. Teraz mamy Dindendora, zobaczcie, kolejny mag. Patrzcie, to jest chyba ile tych magów? Trzech, teraz jest czwarty, o ile się nie mylę, dokładnie czterech magów z rzędu, no to jest dla berserka, nie wiem, jakieś 100 grzybów, może nawet nie. I ci magowie padają jeszcze z mniejszymi statystykami, jeszcze z mniejszym wszystkim, także no ta szkoła magii dla berserka, no to jest po prostu cudny loszek, że praktycznie, tak jak mówię, no za 100 grzybów wbija jeden level, nie, na tym etapie, także no to jest bardzo dużo, no ale dobra, no ten Dindendor jak to wygląda, no HP znowu ma więcej, o tam około 50 milionów, inteligencji ma znowu więcej chyba o 9 milionów, o 9 tysięcy, przepraszam, w porównaniu do poprzedniego maga, no i chyba na tym Dindendorze już się zatrzymamy, tak mi się coś wydaje. Daje, zobaczcie, no on już tutaj nie pada po kilku grzybach, możemy trochę na niego wydać, zobaczymy jak to pójdzie, no ale chyba jednak tutaj już będziemy ograniczeni, tam 100 milionów jakieś było, no wiadomo, to jest mag, nie, więc ja zawsze powtarzam, że magowi co chwilę będzie zostać mało HP, ale żeby jednak postawić tą kropkę na D, żeby go jednak pokonać, no to wcale nie jest to, w tym wypadku akurat wydaje mi się, że takie proste, chociaż tam było 88 milionów, 88 milionów to jest jeden fajny cios z naszej strony, tak mi się przynajmniej wydaje, no ale... Ale chyba jeszcze nie, dobra. Powiedzmy, że do 7800 sobie poklikamy. Jeżeli się nie uda, no to będziemy lecieć dalej. Co nam zostaje po tej szkole magii? Zostaje nam Esteros, zostaje nam 13 piętro i zostaje nam co jeszcze? Nie pamiętam w tym momencie, kurde. 13 piętro, Esteros, aha, i chyba Góra Olimp, o ile się nie mylę, czy tam Nordycy Bogowie, nie Góra Olimp. Góra Olimp to jest tutaj na górze, zawsze mi się mylą te dwa lochy, nie wiem czemu. Ale okej, dobra, tak myślę, że do tego Uruka Urksiego może już nie będziemy wracać, chyba nie ma co, bo i tak tutaj duży progres zrobiliśmy dzięki właśnie tym magom. No szkoda, że ten Dindendor nam nie padł, ale okej, lecimy dalej. Teraz mamy tu Odyna, Odyn to jest wojownik, potężny, on może nie wygrać,
wygląda, bo on siły wcale nie ma dużo w porównaniu na przykład, nie wiem, do Hagrida. HP też nie ma jakoś tam bardzo dużo w porównaniu właśnie do Hagrida, ale mimo wszystko on ma dużo pancerza, jest takim czołgiem, jest takim klocem potężnym. Także no tutaj te nasze ciosy i generalnie naszych pachołków nie robią na nim dużego wrażenia, ale zobaczmy czy on jest do zrobienia, czy jeszcze nie. Jak to tu wygląda? 41 milionów, okej, jest do zrobienia, więc fajnie. Grunczę udało się go pokonać. No ten loch tak samo, jeżeli chodzi o ten loch, to ten, powiedzmy, ci kolejni przeciwnicy są bardzo, bardzo mocni. Tak samo jak zresztą w tej górze Olimp, no ale jednak no, nie ma co porównać. No góra Olimp tam, tak jak mówiłem, 8, 9, 10 to jest w ogóle nie do przeskoczenia, nawet dla najlepszych graczy. Okej, tutaj Barbar zrobił no dość sporo, tu w ogóle Maguś, zobaczcie jakie krytyki ładuje mu, fajnie, fajnie. No i teraz Kunegunda, no Kunegunda tam zbiera jakoś 200 milionów HP plus minus, coś takiego. Także git, no i zobaczmy, walka dwóch czołgów, jeden drugiemu nie robi za dużo, chociaż my tu robimy mu jeszcze mniej niż on nam. Tu jakiś krytyk z naszej strony, tu znowu bez krytyka, tutaj on znowu krytyk, no zobaczcie, te ciosy bardzo podobne, 26, tu jeszcze nas zablokował, jest jeszcze jakiś krytyk, tu 64 miliony, no i okej, no ledwo bo ledwo, ale udało się go pokonać. Pasek na wszystkie cechy oczywiście nas nie interesuje. Lecimy dalej, co my teraz mamy? Teraz mamy Lokiego, Loki to jest zabójca, no i chyba jego nie zrobimy. Mimo że zabójca, więc w teorii on nie jest wcale taki twardy, zwłaszcza dla nas jako dla Paladyna, bo wiadomo, że Paladyn z tym Fireballem jest dość mocny na jakichś tam zwiadowców, zabójców i tak dalej. Ale tutaj mimo wszystko, jeżeli chodzi o tego Lokiego, no to to jednak, kurczę, powiem wam, że no zobaczcie, no my mu tu dosłownie w każdej próbie zbijamy około ćwiartkę HP, także no zdecydowanie, nie jest to jeszcze do zrobienia. Dobra, mamy maga, Westeros, o kurde. Mieliśmy 10, mamy 13 Esteros. O wow, to nawet nie wiedziałem, że tak się to da zrobić. I oczywiście zapisała nam się tylko Bridget, cała reszta nam się nie zapisała. Zobaczmy jeszcze na wszelki wypadek, ale zgaduję, że nie. Zapiszemy walkę, zrobimy cyk. No dokładnie, no mamy tylko wygraną z Bridget. Czyli dwa lochy poszły się, wiadomo co, nie będę tutaj przeklinał standardowo. Dwa lochy poszły się ten tego. Ale okej, no chociaż tą Bridget obejrzymy. Bridget to jest mag, więc jakby, no ja wiedziałem, że jak tego maga pokonamy, to tam bodajże kolejny to jest zwiadowca, no i ten to jest właśnie mag, także no zobaczcie jak to wygląda. Nie wiem, my tutaj chyba walczyła, a tak, dobra, ta została mocnego kryta, dlatego tak to byśmy nawet nie walczyli. No ale okej, no udało się tą Bridget pokonać, no i zobaczcie, no wbiliśmy bardzo, no trzymamy epiki, więc to dowód, że pokonaliśmy trzy lochy. Tu jaka, o kurde, Rózga już mu daje 144 średnie, to nawet nie wiedziałem. To tu będzie trzeba na kolejnym epiku koniecznie Magusiowi zmienić broń. No to jest na wszystkie cechy, więc kurde, no 144 średnie to jest dużo. No ale nie, niedługo będzie weekend epicki, więc nie ma sensu. Poszukamy sobie jakiejś broni na weekendzie epickim dla niego. Nawet nie wiedziałem, że ma taką starą broń. Myślałem, że ma nowszą. Dobra, i teraz mamy jakieś te 24, dużo pancerza tracimy. No i dobra, to też do, powiedzmy, do rozmontowania później. No git, no to tak jak się spodziewałem, właśnie ten Esteros nam pójdzie bardzo łatwiutko. No i teraz mamy Bałwana i Wilk Cienia, to jest wojownik. I chyba, dokładnie, on też pójdzie. Kurde, zobaczcie, no 3 Esterosy po prostu robimy tego. Konkretnie nam siadają te lochy na tym Paladynie. Nawet nie wiedziałem, że my tutaj jesteśmy aż tak do tyłu. No ale miesiąc tych lochów nie robiliśmy. Doszły legendarne gemy, doszło to wszystko, więc no sami widzicie jak to wygląda. Dobra, 441, okej, okay. Kunegunda zrobiła sporo. No i teraz my go tu dobiliśmy. To jest walka wojowników, więc już nie będziemy oglądać. To sobie od razu zmienimy wygląd i rozmontujemy. Zrobimy sobie to cyk, zrobimy cyk. Dobra, pyk, pyk. No i dobra, i lecimy dalej. Teraz mamy kogo? Czerwoną demonikę. To jest zwiadowca, kurde, ej, to ona. No, dokładnie, znowu. No to teraz macie dowód, kto nie oglądał odcinka z Łowcy Demonów, że cały czas jest ten błąd, że nam przeskakuje na kolejnego przeciwnika i przez to nie możemy sobie obejrzeć tej walki. No ale czerwona Dominika znowu pokonana, więc Boże, ile my zrobiliśmy na tym odcinku, no to jest coś niesamowitego. No i teraz mamy chłopięcego Brina, nie wiem jak to przeczytać, zawsze mówiłem Briana. Zawsze mi ktoś pisze w komentarzu w ogóle swoją drogą, zawsze mi ktoś pisze jak to czytać i ja zawsze ten komentarz serduszkuję, żeby wiedzieć, a potem jak już nagrywam odcinek, to zapominam, ale mniejsza z tym, no mamy tego, powiedzmy, Brina, niech będzie, no ale chyba z nim tutaj już będą problemy. No tam jakaś próba była jedna taka bliższa, ale to jest wojownik i to już jest o wiele twardszy wojownik niż ten poprzedni, ale ej, zrobiliśmy 10, 11, 12, 13, 14, zrobiliśmy 5 lochów w samym Esterosie, także no to jest potężna liczba i patrzcie, mieliśmy wbić 450 level, a tutaj dosłownie za chwilę wbijemy 452, także super. No ale dobra, nie będziemy go już tu klikać, nie będziemy go męczyć, lecimy
zobaczymy tu ostatni loch, jaki możemy zrobić i ostatni loch, jakim możemy dobić właśnie ten 452 poziom. No i zobaczmy, no 5 milionów tam było, czyli on też chyba jest do zrobienia, też chyba jest bez problemu do zrobienia. Ja się tu w ogóle dziwiłem, czemu mamy takie same lochy jak na łowcy, no a tu zobaczcie, ile my tych lochów mamy do tyłu, ile tutaj same pachołki robią tych lochów, no to jest coś pięknego. Dobra, no klikamy tego Alexa, bo tak jak mówię, no on na pewno tutaj prędzej czy później nam padnie, znowu bardzo bliziutka próba, to jest 16, nie pamiętam kto jest 17, albo zwiadowca, albo znowu wojownik, Mac to jest chyba dopiero 20 w tym 13 piętrze, więc no tak to wygląda i okej, mamy go pokonanego, 452 level. Aha, tu mamy jeszcze w ogóle z tamte jakieś buty dla zwiadowcy, minus 14, no to nie ma sensu, no i coś mamy dla maga, zobaczmy, minus 19, to też nie ma sensu, no ale zobaczmy sobie, jak ta walka nam przebiegała. Dobra, Barbar nie zrobił za dużo, Maguś coś tam pokąsał, 322 miliony, okej, okay. Kunegunda zbiła 200 milionów HP, więc dużo, no i my go tylko dobiliśmy. On tutaj nie ma dużo HP, nie ma dużo siły, no ale zobaczcie, ma bardzo mocne ciosy, dlatego właśnie do 13 piętro też nie jest wcale takie proste do pokonania. No i kogo teraz mamy? Teraz mamy hakera Jana, okej, okay. Kolejny wojownik. No możemy popróbować troszkę, na koniec odcinka, ale wydaje mi się, że nie jest to jeszcze postać do zrobienia, przeciwnik w lochach do zrobienia, no bo jednak tak jak mówię, no to jest, zobaczcie jak on tu w ogóle wali hity, to wam mogę pokazać, żebyście uwierzyli, no patrzcie, no Barbarowi wojownik, żeby zadał, no tu zwykły hit za 100 milionów, no bardzo mocne, tu tak samo, krytyk 422 miliony, tutaj tak samo, no wszystkich, wygląda jakby to był mag, nie? A to jest wojownik, także no na tym polega jego trudność, nie na tym, że ma mało, nie na tym, że tam ma dużo HP i tak dalej, jak to właśnie prawdziwy wojownik, tylko na tym, że takie mocne hity ładuje. No a HP, jak sami widzicie, wcale nie ma tak dużo. Ale dobra, chyba nie ma co go klikać, chyba i tak zrobiliśmy bardzo dużo. 452 level wbiliśmy, więc już i tak więcej niż właśnie ten level nie wbijemy. Jak to wygląda na tle serwera? No Antoniako 6 leveli do przodu. Nawet prawie 7. No mówię, no on musi cały czas iść tego expa, ale to dobrze, to jest bardzo dobrze dla nas, dlatego że mimo wszystko on tutaj, no, był bardzo do przodu w statystykach, a teraz już traci 1000, nie? To może się wydać, że nie jest dużo, 1000 podstaw, no co to jest w teorii, no nie? Ale ta przewaga non-stop się będzie powiększać, jeżeli on cały czas będzie szedł w tego expa. Także no tutaj, tak naprawdę, żeby z nim wygrać, no to potrzebujemy mocniejszych gemów. Te gemy, powiedzmy z jakiejś kopalni 60, 65 i wydaje mi się, że już większość walk z nim będziemy wygrywać, także to jest nasz cel na początek. Bardzo w ogóle fajna taka rywalizacja, powiem wam szczerze, dlatego że no jest taki, można powiedzieć, cel, nie? Że Antoniako to jest taki boss, ale ja grając klasą, jaką gram, wiem, że prędzej czy później będzie on osiągalny i będzie on bez problemu do zrobienia, tylko że potrzeba czasu i wiecie, ja sobie gram cierpliwie, robię co mam robić, no i tak to po prostu wygląda. Dobra, to by było chyba na tyle, nie będę już tego klikał, odcinek i tak wyszedł długi, i tak bardzo długo dużo zrobiliśmy. Na kolejnym odcinku z Paladyna wiadomo, wejdziemy sobie tutaj do Uruka Urksiego, może ten jest osiągalny, może tego zrobimy, kto tu jeszcze był? Dindendor na pewno też już by padł na kolejnym odcinku ten, także no na pewno będzie tu jeszcze co robić. Ja wam dziękuję za uwagę, dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Jeszcze raz przypominam o kciuku w górę pod tym filmem, pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji z dzwoneczkiem i pamiętajcie o wbiciu na Discorda i na Twitcha, linki w przymiennym komentarzu i opisie. Ja wam raz jeszcze dziękuję za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!